Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zrobimy sobie całkiem wypasione otwieranie dropów, ponieważ mamy ich ponad 100. Jak tak teraz na szybko zliczyłem, to poza prezentami jest ich dokładnie 118. No i pewnie jak się domyślacie, trochę czasu mi zajęło zbieranie tego, więc tutaj od razu zachęcam do zostawienia jakiegoś lajka. Pod koniec odcinka pewnie podsumujemy sobie najlepsze przedmioty, jakie trafiłem. No i żeby było ciekawiej, to może sobie zrobimy gdzieś z rogu ekranu licznik przedmiotów od czerwonego w górę, czyli przedmioty importowane, egzotyczne oraz z czarnego rynku. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej. Zobaczymy, czy ile w ogóle uda się zarobić. Ja no start może zacznę od tego. Te takie słabsze skrzynki to będę speedrunował na maksa, żeby tutaj nie zanudzać, bo jak widzicie, to pierwsza rzecz już jest tragiczna. Dobra, tutaj tak naprawdę niebieski przedmiot to już jest jakieś dobre, ale perłowy matowy rzadki lakier to jest akurat fajny trafik. Nie wiem w ogóle, co jest najbardziej wartościowego z takiej skrzynki. Chyba jakieś po prostu opony malowane na czarno albo ubite jajko, no albo nie. Niebieski przedmiot kolejny. Ciekawy w sumie, ciekawe malowanie, ale nikt tym autem chyba nie gra. No nie jest to najlepszy przedmiot na świecie, chociaż kapelusz meksykański brzmi zacnie. Makaronik, kask z napojami. O, matowy metal to znowu fajne malowanie, które naprawdę warto używać, bo fajne kolory z nim wychodzą, zwłaszcza taki złoty. Od razu was zapytam, czy na przyszłość też zbierać na tak ogromny opening, czy może chcecie openingi częściej, ale mniejsze? I czy w ogóle format dzisiejszy wam pasuje? Czy woleliście na przykład, jak podliczałem kredyty, chociaż tamto to tak naprawdę ciężko cokolwiek sprzedać? Tutaj, no to wygląda tragicznie chyba. Sharkbite, co to jest? Ostatnie 5 najgorszych skrzynek. Zobaczymy, czy cokolwiek fajnego dropnie. To znaczy, te malowania do auta są w miarę git, to nie narzekam. Ej, te opony, jeżeli one dropią malowane, to one w kolorze czarnym chyba są nawet coś warte, także jest szansa coś trafić. No i dopalacz rakietowy. Opony z autka Masamune. Kiedyś w ogóle taka ciekawostka, one były tylko w zestawie z autem, a teraz je widzę, że dodali do gry tako do trafienia. I kolejny najgorszy przedmiot, Lowrider. Dobra, ostatnia skrzynka tego typu i już przejdziemy do nieco lepszych. Ej, co jest? Najlepsze, co się da trafić z tej skrzynki, czyli czasami się uda. Pióro, no przynajmniej jest to cokolwiek warte, tyle powiem. Dobra, pora na rzadki zrzut. Mamy tego 78, także całkiem dużo. A potem przejdziemy do tak naprawdę śmietanki odcinka, czyli najciekawszych skrzynek, ale z tego oczywiście może też zrzut importowany przede wszystkim dropnąć, który może być OP na pewno. No ale jak widzicie, trafiamy coś takiego. Dobra, kolejne bezużyteczne coś, chociaż nie wygląda to... Nie, dobra, dalej. 3 razy niebieski. Kurde, niech się to trochę poprawi, ale chociaż malowanie do Octane'a to zawsze ma jakąś wartość. No i dalej niebieski. Ciekawe, czy będzie pierwszy czerwony w ogóle na tej rzadkości skrzynek. Nie, no powinien być, jakich tyle mamy. Nie ma szans, że nie trafię. Dobra, jest przynajmniej bardzo rzadki. O, jest ten fajny lakier. Ej, on jest warty chyba ze 100 kredytów, także to jest naprawdę gituwa. Nawet muszę powiedzieć, że go nie tak dawno kupowałem sam na własność. On jest bardzo ładny. Często o niego pytacie, jak się nazywa. O, i to też jest fajne. To też kiedyś kupowałem i to chyba nawet malowane. Ej, całkiem spoko przedmioty, jak na to, że właściwie słabe skrzynki są teraz otwierane. Dobra, ten boost to jednak jest bezużyteczny. Ciekawe, czy trafimy... No nie, no serio, 2 razy z rzędu to samo? O, Athena to ta taka z youtuberka z Rocketa. Fajnie, że ma swoje malowanie. Bzyk zabójca, nie wygląda to źle? Szkoda, że nie malowane w sumie, bo malowane by mogło być naprawdę fajne. I o, takie coś. O, Corsaria, czyli Reaper. To bardzo fajnie akurat. Samochody to bardzo chcę trafiać, ale Reapera akurat chyba z Afryki mam, więc no. Opony z Proteusa. Nigdy ich nie widziałem tak naprawdę. Lakier Perła niby bardzo rzadki, ale chyba nie jest zbyt popularny. Opony z Droga. O, ogień spod kół, to nawet nie tak dawno używałem. Kolejne opony Masamune. O, pierwszy importowany, tak jest! Opony Hero, nie malowane, ale one są spoko. No przede wszystkim jest to importowane, więc wartość sama w sobie. No i w końcu coś konkretniejszego, to na pewno na plus. I tym razem Gryf do Octane'a. Kolejne chyba w miarę ciekawe malowanie, ale go nie używam. Gwiazdy bitewne. Nie wiem, czemu ja to po angielsku chciałem od bite przeczytać, nieważne. I znowu maź. Malowanie do Jaggera. Takie... no trochę z Need for Speedem mi się kojarzy, nie wiem czemu. O, te oponki są bardzo fajne, je nawet kiedyś kupowałem. W tym kolorze są spoko, ale też malowane na czarno i na biało są spoko, ogólnie je polecam. Linia prosta, pierwszy widzę taki lakier, spoko się wydaje. No i malowanie do Dominusa, takie o... Irokeza możemy mieć na Octane'ie, ale to źle wygląda, jak taki Hograider z Clash of Clans, nie wiem czy graliście. Oponki co, nie wiem czy są spoko czy nie, takie jakieś... ciężko powiedzieć, niektórym się pewnie będą podobały.
jakiś baner. Tak tylko powiem, że jeszcze jest 50 skrzynek tego typu do otworzenia, więc lecimy dalej. O, dziadowskie malowanie. O, tutaj kolejna ciekawostka, bo to jest malowanie, które było moim pierwszym zakupionym animowanym malowaniem w historii Rocketa. Pamiętam, jak się cieszyłem, że to zakupiłem kiedyś. I bardzo fajny baner. Znowu te oponki. Dopalacz plazma, który jest chyba całkiem git w sumie. Gwiezdne opony. O, i tutaj chyba też opony, które na samym początku gry używałem, bo były animowane po prostu. Jesper, trafiony, bardzo fajny. Kolejne auto do kolekcji. Malowane vorteksy. Ej, one są bardzo fajne akurat. Szkoda, że nie malowane na czarno, bo wiadomo, wartość i wygląd najlepszy. Ale prawdę mówiąc, podobają mi się, mają coś w sobie. No, jedynie ta struktura opony jest taka se. Malowanie do Takumiego. Dziwny lakier. Kolejne malowanie rodem z Need for Speeda do Breakouta tym razem. Oj, kolejny importowany przedmiot. Dobra, już chciałem narzekać. Dominus do tego, ej! W ogóle ciekawe, że nie malowany, jakiego za darmo można pozyskać, ale Dominus... Nie no, spoko, nie narzekam, ale jakby był malowany, to już w ogóle byłby kosmos. Chyba trzeci raz te same opony, trzeci raz ten sam boost. Znowu powtarza się lakier, ale ten lakier akurat jest coś warty i jest bardzo ładny, więc nie narzekam. Kreskówkowy matowy też jest spoko lakierem. Nawet nie wiem, czego kiedykolwiek miałem, ale po prostu jest ładny. No, te opony to raczej takie średnio użyteczne. W sensie opony, koła, przepraszam, bo wiem, że wiele osób się denerwuje, jak mówię na koła, opony, nieważne. Kolejny specyficzny lakier. O! W kolorze czarnym Invader. Ej, od razu lepiej wyglądają. Aż zobaczę sobie na Insiderze, czy są coś warte. No na stronce pokazuje, że 150 kredytów może zejdą. A to malowanie już trafiliśmy. No to nie wiem, co to jest. A, bardzo rzadki dopalacz, zawsze spoko. Tutaj znowu fajne malowanie, ale nie gram tym autem. I banner gołąb. Dobra, zostało nam 25 skrzynek tego typu. Z tego, co zauważyłem, to mniej więcej raz na 25 wypada czerwony przedmiot, także zobaczymy, czy to się potwierdzi i trafimy jeszcze jeden. Nie tym razem, ale spoko malowanie do Octane'a. Aj, kurczę, ja te opony używam normalnie cały czas, tylko znowu w kolorze czarnym. Chociaż te też mają coś w sobie, jakieś takie niby siena palone, a taki fajny bordowy wyszedł kolor. Całkiem spoko. Uszy żbika. Ej, to też kiedyś był bardzo fajny przedmiot, zwłaszcza malowany na biało. Tak cały czas to powtarzam, że zwłaszcza malowany, no ale niestety tak to działa w Rockecie. Ale są spoko, na pewno mają swój urok. Chyba jeden z najlepszych toperów. Tym razem samochód Vulcan. Malowanie do Takumi. Malowanie do Roadhoga. Tutaj kolejne malowanie do Takumiego, ale takiej, którego nigdy nie widziałem. No nawet spoko. Ciekawe. Całkiem chyba ciekawy ślad z potopą. W sensie jako jedyny taki burnout, czyli no. Widzicie, co tam się dzieje. To już chyba trafiliśmy. No tego to raczej nie będę używał. O, dobra, jest! Teoria się potwierdza. Znowu co jakoś 25 traf czerwony przedmiot. No ale tak naprawdę nie wygląda to jakoś super dla mnie przynajmniej. I takie oto oponki. W sumie nie takie złe. Te też są w miarę spoko. Generalnie fajnie, że opony wypadają, bo na pewno są ciekawsze od anten i randomowych malowań do konkretnego samochodu. To już czwarty raz trafiamy, chyba jest rekordowe. Perłowy matowy. Ej, spoko, naprawdę fajne malowanie z tego, co tutaj już widzę. Ej, naprawdę bardzo ładne. Opony do Groga kolejne. Opony, które pierwszy raz w życiu widzę. Kropki matrycy, spoko malowanie. Naprawdę wygląda git. Słone łzy. Tego też nigdy nie widziałem, a wygląda całkiem spoko. No i zostało nam ostatnie 5 rzadkich zrzutów, to może tutaj już będę więcej gadał, bo tamto tak naprawdę nie chciałem przedłużać. Mam nadzieję, że wleci jeszcze jeden czerwony przedmiot, byłoby super, ale trafiamy bardzo rzadki, czyli i tak git. Każdy bardzo rzadki, no, jest dużo więcej warty od każdego rzadkiego. Opony, trafiamy je pierwszy raz. No, nie widziałem o ich istnieniu, mimo że auto znam. No dobra, lecimy dalej. 3 ostatnie skrzynki. Proszę, jeszcze jeden czerwony, bo tak na razie wychodzi, że serio, co 25 to jest czerwony. To samo malowanie co do Octane'a, tylko tym razem do Breakouta. No i co, przedostatni przedmiot to coś niebieskiego, znowu burnout. Tak w ogóle jeszcze a propos tych malowań, co mówię, że raz do Octane'a, raz do Breakouta. To w sumie wielka szkoda, że są przypisane do samochodu. Nie, no i trafiamy automem na sam koniec. Dobra, może zacznę otwierać już bardzo rzadki zrzut, gdzie tutaj można trafić naprawdę super przedmioty. Ale wracając, to no w sumie słabo ze strony gry, że te same przedmioty trzeba odblokować osobno do każdego samochodu. W sensie na przykład takie samo malowanie do Octane'a i takie samo malowanie do Breakouta. I przez to tak naprawdę jest strasznie dużo niepotrzebnych przedmiotów. Dobra, to malowanie już trafiliśmy. No tutaj w każdej chwili może coś dobrego wylecieć. Kolejny czerwony. Opony jednak... No nie są za fajne, po prostu ze względu na rzadkość jest ten przedmiot coś warty. Dobra, teraz naprawdę... O, kolejny czerwony, tutaj się podboostuje ten wynik końcowy, no ale widać jaka jest przepaść. Z poprzednich skrzynek praktycznie nic nie leciało.
A tutaj tak naprawdę w każdej coś jest fajnego. Niestety są dużo cięższe do pozyskania są te skrzynki. Tych opon nigdy na oczy nie widziałem. Wyglądają na pewno ciekawie, ale nie jak coś, co będę używał. Niestety kolejny tutaj rzadki przedmiot i chyba trzeci raz to samo malowanie do tego auta. No nie, no co to ma być? Nie, no serio. Tych najgorszych przedmiotów się robi, ale to akurat ślad z potopem jest bardzo ładny. Jedynie nie jest dużo warty, no ale wygląda git, to nie narzekam. No nie jest to najlepsza seria trafów. Ojej, znowu to coś. Chyba już to trafiłem dzisiaj, ale też jest taka ciekawostka, że to jest kolejny dopalacz, który kiedyś używałem. Pewnie na jakichś starych odcinkach możecie go znaleźć. No i zostało ostatnie 10 tych skrzynek. Dobra, jest czerwony, jest przełamanie. Szary, niestety szary. Szkoda w ogóle, że jest w kolorze szarym, to się dziwię, bo szary wygląda praktycznie tak samo jak podstawowy. No ale mniejsza, trafiamy Roadhoga. I chyba trzecia albo czwarta mazi. Dobra, znowu sypie lepiej. Opony, które... Ej, nie trafiliśmy ich wyglądających nieco inaczej? Nie wiem, pierwszy raz widzę tego typu, ale wydawało mi się, że bardzo podobne widziałem. W ogóle ciekawe, czy trafimy jakikolwiek żółty przedmiot z kolei. O nie, te opony w kolorze... No dobra, nie będę gadał o tym kolorze. A w ogóle tutaj powiem ciekawe, bo te opony kiedyś były jednymi z lepszych w grze, ale potem nie wiem jak to się stało, ale Psyonix je trochę zmieniło, no i od tego momentu są dużo brzydsze, bo mają taki jakby obrys, który nie wygląda za fajnie. No i fajny lakier, właściwie no jeden z dwóch najlepszych moim zdaniem. 5 ostatnich skrzynek. Może jeszcze drapnie jakiś żółty. Fajnie by było, no prawie żółty, ale jest czerwony za to. Skóra węża do breakouta. I kolejny czerwony, nie no, końcówka naprawdę oddaje. To malowanie wygląda tragicznie, no ale będzie można jakiś trade-up zrobić przynajmniej. I samochód Reaper, chyba drugi raz w tym odcinku. I błyskawice, ale tym razem ślad po to opon. No i dobra, ostatnia skrzynka tej rzadkości, czy wleci tutaj jakikolwiek żółty przedmiot? No nie, nawet czerwonego już nie dostaniemy, ale to może czarne OM-y? Ja cię kręcę, ej, to jest to, co mówiłem wcześniej, że chcę dostać. Sprawdziłem na szybko i są warte 700 kredytów, także no to jest najlepszy traf dzisiaj do tej pory. Ostatnia skrzynka dodała niesamowicie. Dobra, zostały 3 najlepsze dropy. Czy trafimy tu jakiś czarny rynek? Prawdę mówiąc, nigdy z tych dropów nie trafiłem, no ale no cóż, zobaczmy, proszę. No mam nadzieję, że wyleci. Dobra, jest czerwony, czyli najgorsza rzadkość z tego. Ale najgorsza rzadkość to w tym wypadku Nimbus, czyli bardzo ładny samochód. Dwie ostatnie skrzynki, dwa ostatnie dropy. Proszę, Black Market. No nie, no nie. Czemu? Ej, w ogóle nie trafiliśmy... Dobra, skóra węża do Jaggera. Chyba nie trafiliśmy żadnego egzotycznego przedmiotu nawet. Jak tutaj nie poleci egzotyczny, już nawet nie mówię o czarnym rynku, tylko jak tutaj nie poleci egzotyczny, to będzie naprawdę cienko. Tyle tego tworzyłem. Dobra, jest egzotyczny. Co to będzie teraz? Oj, pyros, niemalowane. No i dobra, tak to się zakończyło. Tutaj jestem generalnie teraz na ekranie wymian. Dajcie znać, czy chcecie odcinek z robienia właśnie tego typu wymian. Jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie więcej openingów ogólnie, to dajcie znać oczywiście like w górę. Dzisiejsze trafy, prawdę mówiąc, nawet nie wiem jak ocenić, ale na pewno jest to spoko, że przynajmniej te, nie wiem, z 2000 kredytów jakbym to sprzedał, zresztą 2000, chyba nawet więcej, ale że pozyskałem to tako po prostu za granie sobie w gierkę, bo te skrzynki są do odbioru za darmo. Oczywiście zdobywamy ich więcej, jeżeli mamy Rocket Passa, no ale to tam warto też zainwestować po prostu. Mniejsza, ja już nie będę przedłużał. Dzięki wszystkim za oglądanie. Elo, elo.